Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Deluxe Jam 4. Puchar Świata sezon 2020-2021 odważa... Co ja chciałem powiedzieć? Kisem. Dobra, zaczynamy zawody w Engelbergu na odnowionej stoczni w Engelbergu i rozpoczyna Bor Pawlowcic. No i czekamy na emocje związane z tą skocznią. Na razie powiem wam, że nic specjalnego na tej skoczni nie zobaczyłem, oprócz tego, że kijowo się na niej skacze, jak widać na załączonym obrazku podczas pierwszego skoku Bora Pawlowcicia. Następny jest Stefan Hula. Oko mnie zaczęło boleć. Zły moment na to, ziomek. Zły moment. Stefan Hula, bardzo spokojny lot. No i skok taki, powiedziałbym, na miarę możliwości. 132 metry. No i z trzecim numerem Piotrek Żyła. Zobaczymy, jak dzisiaj zawody się potoczą. Kto dzisiaj zawiedzie, kto tak naprawdę będzie wielką ostoją. I w końcu, czy wykreuje nam się jakiś jeden lider? Zobaczymy. Drugie miejsce Piotrka Żyły za Stefanem Hulą. Dominik Pita. Jakieś tam punkty pozdobywał. Nie za dużo, ale zdobycze punktowe ma. Myślę, że to już jest dla niego dosyć ogromny sukces. No ale u siebie chciałby dobrze skakać, a widać, jak to wygląda. Myślę, że ta stara skocznia w Engelbergu bardziej mi pasowała niż ta nowa. Ta nowa na razie, jak widać, źle mi idzie. Roman Trofimow. Pierwszy z reprezentantów Rosji i uwaga, no nie wygląda to znowu dobrze. Za bardzo chcę tutaj pójść w górę, przez co powoduje, że narty opadają mi, no i potem skok się skraca strasznie do 120 metrów nawet. Robin Pedersen. Też na razie bez szału w tym sezonie. Widać, że jednak poprzedni sezon to troszkę był też przypadek, ale dzisiaj jakby wracał na dobre tory. Drugie miejsce, 133 metry. Stefan Hula nadal liderem, 0,2 punktu, no ale jest. Matthew Soukup, Sukup, jak zwał, tak zwał. Reprezentant Kanady po prostu. Na razie niezłe zawody w jego wykonaniu, ale wiemy, że może lepiej być. No i ten skok odzwierciedla czwarte miejsce dla Kanadyjczyka. Andreas Wellinger. No moi drodzy, jak Andy Welli skoczy. Oj, Andy Welli próbuje. No przydałoby się, żeby zaczął punktować jakoś lepiej. Czwarte miejsce Wellingera na obecną chwilę. To jest... No, nie był taki zły skok. Daniel Huber. No poprzedni sezon należał do niego, ale ten już nie za bardzo. I widać to na załączonym obrazku, że forma u niego spadła diametralnie w dół. Piąte miejsce Daniela Hubera. Schlieren Sauer. No Gregor to chyba chyli się ku końcowi kariery. No i niestety tak to w tej chwili, moi drodzy, wygląda. Choć ten skok będzie daleki, jakby Schlieren Sauer, słysząc to, co mówię, no nie zgadzał się z tym i skoczył 134 metry, co daje mu pierwsze miejsce. Brawo. Daniel Andre Tande. Kolejny skoczek, który już, można powiedzieć, w Norwegii został troszkę oszkalowany jako taki, który potrafi daleko skakać w pierwszych seriach, a w drugich psuch. A teraz 134,5 metra, no i jest za Schlieren Sauerem 0,6 punktu, a wszystko przez to, że przegrał notami. Czestmir Koziszek, pierwszy z reprezentantów Czech. O i spóźnione wyjście z progu, to już nie napawa optymizmem w tym skoku. Próbował jak najdalej, 128,5 metra, co daje mu dziewiąte dopiero miejsce. No, wątpię, żeby tutaj Czech mógł się dostać do drugiej serii. Wojtek Sztursa. No, Czesi bardzo osłabieni w tym sezonie brakiem Romana Kołdelki, więc tutaj no nie nastawiałbym się za bardzo na nich. No i Wojtek Sztursa, dziewiąte miejsce. No nie jest za dobrze jak na razie. Jewgenij Klimow. No a co ma Rosja powiedzieć? Jeżeli Klimow nie zacznie skakać, to Rosja będzie w kompletnym dołku. No i widać, że na razie nie ma zamiaru. Dziesiąte miejsce Klimowa. Co tu więcej mówić? Rosja jest na razie na dnie. Klemens Murańka. No zobaczmy, jak biało-czerwony sobie poradzi. Niepowiedziane, może akurat u niego wystrzeli ta forma właśnie w Engelbergu. I tak też się wydaje.
Trzecie miejsce wyprzedza Stefana Hule o 1,3. No i troszkę stracił tej dystansu do Shiren Seuraitande. No ale to wszystko idzie odrobić. Timmy Zajc. No u mnie Timmy Zajc nie jest zawieszony, hehehe, że tak powiem. No i Timmy Zajc króciutko, jakby słyszał to, że właśnie zawieszony, no na razie, póki co, za swoje słowa, no, które nie powinien wypowiadać publicznie. Halvor Egner Granerud. Halvor Egner Granerud, świetny skok Norwega. 132 metry, szóste miejsce. No, troszkę mnie zaskoczył, bo nie sądziłem, że tutaj może grać pierwsze skrzypce. A tu proszę, wbija się do czołówki. Peter Preutz. Ojojojojoj, Peter Preutz. To albo spsuje skok, albo skoczy bardzo daleko. No i to niestety 15 miejsce pokazuje, że to drugie. No na razie Słoweńcy tragicznie. Gregor de Schwanden. Szwajcarzy też przez cały sezon bez Pajera muszą sobie radzić. Ale de Schwanden daleko! 135 metrów, mamy nowego lidera. 30 punkty tylko przed Schlierenzauerem. No ale jest. Konstantin Schmidt. No, w Niemczech to tam można powiedzieć wymieniają się zawodnicy. W tym sezonie naprawdę Niemcy mocno ruszyli do ataku i to dużo takich skoczków niemieckich właśnie wygrywa konkursy, ale Schmidt. Upadek, 20 miejsce. Ostatnie, no ale co się tu spodziewać? Pół punktu? Nie, 1,5 punktu przegrał z Trofimowem, no ale upadł, no. Witalij Kaliniczenko. Jedyny Ukrainiec w stawce, ale na razie nieźle sobie radzący. Zobaczymy, czy w końcu nastanie go ciężki okres. Na razie wygląda na to, że jest w dobrej dyspozycji. Piąte miejsce, może noty nie najwyższe, no ale skok dobry. No trzeba próbować tutaj. Casey Larson. Casey Larson na pewno nie, to był trochę za krótki skok, 17 miejsce, no, Amerykanina, no i Michael Haiback, zobaczymy co pokaże Austriak. Widać na razie nie ma takiego jeszcze błysku w skokach u niego, ale proszę zobaczyć, daleki skok Haibacka, 135,5 metra, no i lider, 40 przed de Schwandenem, no i... Również skacze Stefan Kraft od razu. Zobaczymy. Kraft też bez fajerwerków jak na razie. No ale wiemy, że on może wystrzelić. No ale ten skok niezły. Miejsce ósme. Myślę, że może zaliczyć na razie ten występ do udanych. Daiki Ito. No, Japończyk daleko, ale to nie będą chyba za wysokie noty. 134,5. Piąta lokata dla Japończyka. No i za chwilę kolejny Japończyk, Junshiro Kobayashi. No, Japończycy nadzbyt dobrze weszli w ten sezon, więc no, można się spodziewać, że będzie coś, że coś dobrego wyniknie z tego. Junshiro Kobayashi, piąte miejsce tuż przed Ito. 1/10 punktu dokładnie. Więc to jest bardzo ciekawostka. Arti Aigro. Estończyk mnie zachwyca na razie, ale wiemy, że może w końcu zadyszkę złapać. No ten skok taki na średnio 16 miejsce, no w połowie stawki jest. No zobaczymy, czy to wystarczy na awans. No może być za mało mimo wszystko. Karl Geiger. Karl Geiger, dobry skok Karla i powinien być, no na podium, na pudło nawet skoczył, na trzecie miejsce, 1/10 przed Schlierenzauerem, więc brawo, Yukiya Sato. Yukiya daleko i to też powinien być dobra lokata, drugie miejsce jak na razie, tylko za Haibackiem, 30 punktów w dodatku. Simon Amman. No de Schwanden ładnie skoczył. Pora, żeby Amman się tu jeszcze nam objawił, ale na razie wygląda na to, że ten pierwszy konkurs nie będzie udany dla niego. 20 miejsce na 30 skaczących. No nie napawa optymizmem na razie dla Szwajcara. Władimir Zografski. Wielka niewiadoma.
Ale Bułgar już kolejny sezon z rzędu, można powiedzieć, skacze na dobrym poziomie, więc taki średni jak to jest, ale skacze, punktuje. Piąte miejsce teraz do Graskiego razem ze Shiren Sauerem. No i Keiichi Sato. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa postać, Keiichi Sato. Też Japończyk starał się wyciągnąć z tego skoku jak najwięcej. No 15 miejsce, może gdyby wylądował ładnie, byłby wyżej. Kto wie? A tak, 15 miejsce. Angela Niszek. Angela Niszek daleko. 9 miejsce, Słoweńca, no. Chyba kichnę. Nie. Jakby podczas skoku mnie nie zgięło, bo to będą miały dopiero. Dawid Kubacki. Na razie Polacy nie najgorzej, ale Dawid Kubacki, no, starał się jak najdalej i miejsce 14 Dawida. Na razie najwyżej Klemens Murańka 11, Stefan Hula 13, Dawid Kubacki 14, Piotrek Żyła 19. No i teraz czekamy na kolejnego, a to jest Maciej Kot, więc no. Jakby dzisiaj wszystkim Polakom udało się awansować do drugiej serii, to byłby sztos. Ale Maciej Kot, to wyjście z progu nie podoba mi się, choć dobrze przeszedł. No i to będzie dobra pozycja do ataku. 8 miejsce w tej chwili Maćka Kota. Brawo! I Wiktor Polaszek. Najlepszy z Czechów jako na razie, więc radzi sobie i na takich skoczniach, i na mamutach. No ale ten skok nie był dobry. 24 miejsce Czecha. No tragedia na razie u Czechów. Markus Eisenbichler. Markus, nie, oj, ale popsuł sobie ten konkurs Markus. 26 dopiero miejsce. No i to jest tragedia w tej chwili dla niego. Filip Aschenwald. No Filip Aschenwald wcale nie lepiej. Miejsce 25, więc tutaj na razie biją się na odległość panowie. No i Jakub Wolny, no teraz jeszcze biało-czerwoni, nie zapominajmy. O, Jakub Wolny spóźnił wyjście z progu, ale może coś z tego wyciągnie. Ależ wyciągnął ten skok Jakub Wolny i to będzie miejsce 9. Więc bardzo blisko tutaj jest czołóweczki Jakub Wolny. No niezła dyspozycja Kuby na początku sezonu. Mackenzie Boyd Klaus. Mackenzie też świetny skok. Noty niezłe. 14 miejsce Kanadyjczyka. No będzie musiał w drugiej serii jeszcze dołożyć troszkę. Kamil Stoch. No czekamy, co pokaże nam Kamil. Kamil ostatnio niezła dyspozycja. I proszę zobaczyć. Mamy 8 miejsce Kamila Stocha. Dobra pozycja do ataku, bo są tak niewielkie różnice, że w jednym skoku można wszystko odrobić i wszystko stracić. Ryoyu Kobayashi. Dobry skok. Ale 17 miejsce, 133. Myślę, że jakby skupił się na notach, to mógłby być wyżej. No a tak trzeba będzie atakować w drugiej serii. Jan Herl. Oj, Jan Herl słabiutko. To nie będzie skok dobry. Chyba brak 30, zdecydowanie. 33 miejsce Jana Herla. Słabo, bardzo słaby skok. No i teraz Severin Freund. No, odbudowanie Niemca, czyżby? Zobaczymy. Oj, na pewno chyba nie w Engelbergu. Engelberg źle będzie mu się kojarzył po tym chyba konkursie. 28 miejsce, musi czekać, co się stanie. Robert Johansson, a tutaj jeszcze sporo przed nami. No i same znakomite osobistości tego sezonu. Robert Johansson też wcale nie lepiej, ależ się sypie nam ta czołówka. 30 miejsce! Norwega, no proszę Państwa, tu za chwilę możemy być świadkiem wielu sensacji. Pius Paschke, też Niemiec, który no ostatnio no ciężko u niego z dobrą formą. Pierwsze konkursy były świetne, no i teraz jakby wracał znowu.
18 miejsce, moi drodzy. To są tak niewielkie różnice. Aleksander zniszczał. No, ostatni biało-czerwony. No i teraz wyjście z progu nie najgorsze było. Teraz lot też niezły. I które miejsce? 14 Aleksandra zniszczoła, więc bardzo dobrze. No, Piotrek Żyła jest 26, więc prawdopodobnie wszyscy Polacy dzisiaj awansują. To jest też dosyć spora niespodzianka. Mariusz Lindwik. Mariusz Lindwik, daleko. Koło lidera będzie się kręcił. 8 miejsce Mariusza Lindwika tuż przed Kamilem Stochem. Bardzo dobry skok. Tylen Bartol. No to też jest taka dosyć spora niespodzianka tego początku sezonu. I pytanie, czy wytrzyma teraz presję? Oj, wytrzyma. Oj, wytrzyma. Mamy nowego chyba lidera konkursu. 136,4. No i Słoweniec się tutaj pcha do tej czołówki. No i wywołał teraz presję na Martinie Hamanie. Martin Haman nie skoczy tyle, na pewno. To jest miejsce 22 Niemca, więc po pierwszej serii no już nie taka sensacja, bo prowadzi Tylen Bartol, drugi jest Michel Heibeck, trzeci Yuki Asato, czwarty Gregor Deschwanden, piąty Karl Geiger, szósty Gregor Schlierenzauer i Władimir Zagradzki, ósmy Daniel Andretande, dziewiąty Mariusz Lindwik, dziesiątkę zamyka Polak Kamil Stoch, dalej 11 Maciej Kot, 12 Jakub Wolny, 16 Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł, 23 Stefan Hula, 24 Dawid Kubacki, no i 29 Piotrek Żyła, moi drodzy. Tak to wygląda. Czekamy zatem na drugą serię. No ale będziemy mieć 31. No jeszcze Konstantin Schmidt odda drugi skok, choć myślę, że to już tutaj nie gra dużej roli, jeżeli chodzi o właśnie jego. No, ale niech sobie skoczy chłopak. Drugi skok. No i skoczył na rekord. 137 metrów. Niskie noty za styl, ale rekordowy skok. Bardzo ciekawie się zapowiada. Andreas Wellinger. Rozpoczynamy walkę o punkty. Zobaczymy, ile musi skoczyć, żeby przeskoczyć Schmida. No właśnie tam. No i skoczył dosyć daleko, ale Andreas Wellinger. 135,5. Względem pierwszej serii poprawił bardzo dużo swoją odległość. Piotr Żyła. Nieźle, ale nie na prowadzenie. 133 metry. Poprawił oczywiście, ale no... Wiadomo, trzeba troszkę dalej skoczyć. Halvor Egner Granerud. No, wydawało się, że to jego skok był taki dobry. Pierwszej serii, a tu proszę, dużo się zmieniło podczas konkursu. No i Halvor skakuje w tej chwili na lidera, punkt przed Wellingerem, choć krócej skoczył, no ale noty pewnie dostał wyższe. Keiichi Sato. Dobry skok Keiichi. No i lider nowy, 266,5. No robi się bardzo ciekawy konkurs tej drugiej serii nam. Robin Pedersen. Jakieś tam punkty dzisiaj jest w stanie osiągnąć. Ile tych punktów będzie? No to się zaraz okaże. Na razie jest liderem z Keiichi Sato, więc utrzyma swoją pozycję chociaż. Stefan Kraft. No odległe, 25 miejsce Stefana Krafta. No ale dzisiaj wyrównana walka bardzo na odległości. No i Stefan Kraft chyba 30 miejsce mu podpasuje dzisiaj. 6 miejsce, tylko Konstantin Schmidt za nim. No to nie był konkurs Stefana Krafta, zdecydowanie. Dawid Kubacki. Oj, Dawid też później wyjście z progu, ale może z tego jeszcze wyjdzie? No nie. Druga seria, 6 miejsce, tylko przed Kraftem i Schmidtem. No i Stefan Hula. No pomyślnych lotów, Stefek. No ładnie się ułożył w locie, no i to był skok na trzecie miejsce, 134 metry, więc już zalążki jakiejś lepszej dyspozycji ze strony Stefana Huli widać. No i to jest dobry prognostyk przed turniejem. Martin Hamann. Martin Hamann, to nie był dobry skok. No i Martin Hamann, czy wyprzedzi Krafta? Wyprzedził.
Krafta, no ale niewiele, no ale dzisiaj chyba koszulkę może stracić, jak na to tak patrzę. Pius Paszche, wcale nie lepiej, 21 miejsce, no ale powoli chyba chłopaki, które sypnęły formą na początku sezonu, teraz muszą troszkę stopować. 10 miejsce, ostatnie miejsce Paszche, więc tutaj Niemcy, no Wellinger najwyżej na razie. Ryoyu Kobayashi, tego jestem ciekaw, co zrobi Ryoyu? Przeskoczy jeszcze dalej, czy nie? No na razie widać, że nie przeskoczy. Piąte miejsce, Keiichi Sato Pedersen liderami, Stefan Hula trzeci, Kranerud czwarty, piąty Wellinger z Kobayashim. No i Vitali Kaliniczenko, znowu bardzo wysoko. I czy będzie chciał objąć prowadzenie? Otóż tak, nowym liderem będzie Ukrainiec z tego konkursu, 135,5. No świetnie on się czuje na razie, widać, że żadnego spadku formy nie ma. I Mackenzie Boyd Klaus. Oj, Mackenzie źle się ułożył do tego skoku, ale i tak, że udało mu się tyle osiągnąć. Szóste miejsce Mackenzie'ego, oczywiście nie będzie zadowolony, no bo on chce się bić o najwyższe cele, no ale póki co musi się tym zadowolić. Clemens Murańka. Oj, Klimek, świetny skok i wyprzedza Ukraińca na pewno, 136 metrów. No i nowy lider konkursu, Aleksander Zniszczoł. Nie. Aj, no szkoda, 12 miejsce, nawet za Dawidem jeszcze Kubackim jest. Daiki Ito, mocne 14 miejsce po pierwszej serii. No i teraz no, noty za styl kiepskie, 11 miejsce za Piotrkiem Żyłą, za Ryoyu Kobayashim, no i tym bardziej za Keiichi Sato. Andrzej Laniszek, reprezentant Słowenii. No, Słoweńców te młode wilki zaczęły rządzić. Andrzej Laniszek, 139,5 metra. Nowy rekord obiektu, moi drodzy. No i nowy lider zdecydowany. Myślę, że szybko się nie zmieni. Junshiro Kobayashi. Ależ tutaj błysnął skokiem. Naprawdę, chyba nikt się nie spodziewał tak odległego skoku. No i Junshiro załamany totalnie. Skoczył króciutko. 13 dopiero miejsce Japończyka. No i jak odpowie teraz Jakub Wolny? No przecież tą odległością to on mógł nawet sobie wygrać konkurs. Tam takich dużych różnic nie było, tym bardziej. Jakub Wolny, które teraz miejsce będzie dla niego? Czwarte, więc bardzo dobrze. Klimek drugi, Witali Kaliniczenko na razie na pudle jest. To jest w ogóle ciekawostka. Maciej Kot. 11 po pierwszej serii. No ale teraz trzeba naprawdę niebotycznie daleko skoczyć. No i nie jest w stanie tyle skoczyć Maciek. Miejsce 8 Maćka Kota, tuż za Stefanem Hulą, który też się mocno przebije w tej drugiej serii. Kamil Stoch. Rozpoczynamy walkę o podium, można powiedzieć. Ale Kamila w nim nie będzie. Miejsce 13, znowu ten drugi skok Kamil Stoch psuje, niestety. Ech, no już szkoda słów na to. Mariusz Lindwik. Też nie. To jest za krótko. Siódme miejsce Lindwika. No, bardzo ciekawa walka się robi, no. Daniel Andretande. Czy ktoś skoczy z tej dziesiątki na podium w ogóle? Na podium też trzeba troszkę skoczyć. To nie jest tak, że se skoczysz. O. Tak, o. Trzeba troszkę dolecieć tam. 16 miejsce Tandego. No to akurat nie było zaskoczenia. Schlieren Sauer może, co? Dawno go na podium już nie widziałem. No, wiemy, że ma aspiracje do wyższych celów, no ale nie dzisiaj. Położone na narty za mocno. 17 miejsca Schlierenzauera. To tyle w temacie. Władimir Zograwski. Oj, Zograwski. To nie był dobry skok. Tak chwaliłem cię po pierwszej serii. 22 miejsce Bułgara.
No i Carl Geiger. No może jak nie Hamann i Paschke i Freund i Eisenbichler, to on. Otóż to możliwe, że będzie podium. Miejsce drugie nawet dla Geigera. No Angela Niszek, myślę, że poza zasięgiem dzisiaj skoczku będzie Gregor Deschwanden. No zobaczymy, bo jeszcze Bartol przecież tam na końcu został. A on też przecież skoczył niemałą odległość. Deschwanden nie. Miejsce szóste Deschwandena, to też spory sukces będzie razem z Pedersenem i Sato. No a teraz drugi Sato, Yukiya. Zobaczymy. Nie, Yukiya na pewno tego nie skoczy. Widać to było po tym skoku. 14 miejsce dla Japończyka. No i zostało dwóch. Michał Hajbek i potem zostanie już tylko jeden. Tilen Bartol. Oj, Michał Hajbek tak próbował dolatywać tam. 137,5 metra. No i drugie miejsce Hajbeka stanie na podium. Myślę, że dwa równe skoki jego to jest dzisiaj sukces ogólnie, bo ostatnio nie miewał takich. No i Tilen Bartol, czy wygra ten konkurs, czy też nie, nie wygra. Nie ma opcji, na podium go chyba nawet nie będzie. Siódme miejsce Bartola, więc zobaczymy jak to w klasyfikacji generalnej się ułoży, ale na pewno dzisiejszym zwycięzcą konkursu jest Angela Niszek z przepięknym skokiem drugiej serii 139,5, co jest zarazem rekordem skoczni w Engelbergu na chwilę obecną. No jeszcze HS-a nikt nie przeskoczył, więc no. Czekamy na to, może się doczekamy jutro, zobaczymy. Michał Hajbek na drugim miejscu, bardzo dobre dwa skoki dzisiaj Austriaka powodują, że Austriak no zaczyna wyrastać nam tu na lidera reprezentacji Austrii. Trzeci Karl Geiger, czwarty Klemens Murańka, piąty Witalii Kaliniczenko, szósty Jakub Wolny, siódmy Tilen Bartol, ósmy Robin Pedersen, Gregor Deschwanden, Keiichi Sato. Tak to wygląda. Oprócz Murańki i Wolnego w drugiej serii bardzo dobrze poprawił się, można powiedzieć, Stefan Hula, 12. 13 Maciej Kot, więc koło swojej pozycji. Kamil Stoch niestety mocno spadł, bo z 10 na 19. Piotrek Żyła też sporo awansował, bo był chyba 29 na 20 miejsce. Dawid Kubacki, 25. No i 26. Aleksander zniszczył. Konstantin Schmidt poza punktami. Hamann, Kraft i Paschke kończą tą trójkę, którzy zdobyli najmniejsze ilości dzisiaj punktów. Spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. No na razie jeszcze Martin Hamann ma ten zapas nad Bartolem. 271 punktów dla Hamana. Tilen Bartol 223. Mariusz Lindwik, moi drodzy, 185. Angela Niszek 178. Aleksander zniszczył 166. Pius Paschke 161. Jakub Wolny 143. Michał Hajbek wskoczył do dziesiątki, jest na ósmym miejscu, 136 punktów. Robert Johansson i Ryoyo Kobayashi na dziewiątym miejscu mają tych punktów 134. No dalej Polacy, Kamil Stoch 13, Maciej Kot 16, Dawid Kubacki razem z Klemensem Murańką na 22 miejscu. No i następnie szukamy Polaków, to jest tutaj niestety... chyba dolna trochę tabela. Tak, Stefan Hula 43. No i Piotrek Żyła 46. No oni troszkę zaczynają w górę iść, no ale jeszcze trochę potrwa im chyba to, można powiedzieć, żeby się przetasować bardziej wyżej w tabeli. No ale w tym momencie ja dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Siewam, bo jestem zmęczony. No i cóż, widzimy się prawdopodobnie jutro na drugim indywidualnym konkursie z właśnie Engelbergu. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!